Dzień dobry. Mamy środę, 17 listopada. Z ciekawostek dzisiaj obchodzimy imieniny Sulibora i Floryna. Panom życzymy wszystkiego najlepszego, a ja zapraszam Państwa na serwis informacyjny telewizji Streameo. Karpacz szykuje się do sezonu narciarskiego. Pierwsi beneficjenci to finansowań dla nowych firm. Sezon narciarski w Karpaczu rozpoczyna się w pierwszy weekend grudnia. Teraz to ostatni moment na przygotowania do przyjęcia miłośników białego szaleństwa. W Karpaczu na niektórych stokach już pojawił się śnieg, co prawda sztuczny, ale oznacza to, że stoki narciarskie w kurorcie pod Śnieżką przygotowują się do sezonu narciarskiego. Jak co roku staramy się już w listopadzie rozpocząć naśnieżanie i właśnie 7 listopada ruszyła fabryka śniegu. Jak widać za mną tego śniegu już przez ten tydzień znacznie przybyło, bo fabryka działa, jak wiemy, nawet w plusowych temperaturach, więc niezależnie od pogody ona działa od rana do wieczora. Albo nawet w sumie całą noc. My wczoraj uruchomiliśmy naszą fabrykę śniegu. Jest to pierwsze 12 godzin, gdzie rozpoczęliśmy tą produkcję, aby naśnieżyć cały stok tym oto urządzeniem, potrzebujemy 30 dni. Stoki narciarskie, które nie mogą produkować śniegu, skupiają się na przeprowadzaniu prac serwisowych. Aktualnie trwają u nas prace konserwatorskie, prace techniczne. Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem przygotowań do sezonu 2022. Na naśnieżanie u nas musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Te temperatury muszą odrobinę spaść. Nie posiadamy aktualnie fabryki śniegu, także naśnieżamy armatkami. 15 listopada rozpoczęliśmy w Karpaczu cykliczny przegląd techniczny. Przed nami sporo pracy i przerwa potrwa do 15 grudnia. W tym czasie musimy skontrolować stan wszystkich elementów, które mają wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Właściciele stoków narciarskich mają nadzieję, że w tym sezonie nie dotkną ich obostrzenia covidowe, które zmuszą ich, jak w poprzednim sezonie, do czasowego zamykania stoków. Liczymy na to, że w tym roku jednak te obietnice będą miały pokrycie i nie będzie się tutaj wydarzało z dnia na dzień podejmowanie decyzji, które odbierają nam możliwość pracy. W tym roku przygotowuję się, robię całą dokumentację, żeby komuś po prostu ewentualnie wysłać rachunek za to wszystko, co robimy. Niestety miłośnicy białego szaleństwa muszą liczyć się z podwyżką cen biletów i karnetów. Spowodowane jest to rosnącą ceną energii. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nazwiska pierwszych beneficjentów programów dla nowych przedsiębiorców. Dostali oni ponad 23 tysiące złotych bezzwrotnej dotacji. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawia pierwszych beneficjentów programów dofinansowań dla nowych przedsiębiorców. Fundusz Dotacyjny Silesia, Power, aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy, aktywizacja zawodowa. To są dotacje rzędu ponad 20 tysięcy złotych oraz wsparcie pomocowe wypłacane co miesiąc. Jak mówią sami beneficjenci, takie wsparcie jest bardzo potrzebne, aby ułatwić start i być konkurencyjnym na rynku. Zdecydowanie ułatwia to start i łatwiej jest wejść od początku, zająć się samym biznesem, poszukiwaniem klienta, a nie głowić się nad tym, co tu zrobić, żeby na niezbędne rzeczy te pieniądze uzyskać. Dotacja przede wszystkim pomogła mi wyposażyć się w sprzęt specjalistyczny, który jest wymagany w tego rodzaju działalności i pozwala mi wystartować z pewnego poziomu. Każdy projekt ma swoje wymagania i chociaż ich spełnienie nie jest trudne, trzeba poświęcić na to trochę czasu. Jest to bez wątpienia czasochłonne, aczkolwiek nie ma w tym nic trudnego. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce, ktoś jest nastawiony na to, że chce być tym przedsiębiorcą, chce prowadzić ten biznes, bez problemu sobie z tym poradzi. Pomysły na działalność podyktowane zostały doświadczeniem zawodowym i zamiłowaniem. Studiuję budownictwo na Politechnice Wrocławskiej. Planuję zakończyć z tytułem inżyniera w styczniu. Na tę chwilę będę zajmowała się kreślarstwem, głównie jako podwykonawca dla innych firm. Otworzyłem firmę instalacyjną z branży ogrzewnictwa, klimatyzacji i instalacji sanitarnych. KAR uruchomił właśnie nowy program skierowany do osób między 18 a 29 rokiem życia. Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska. I tutaj oczekujemy na zgłoszenia tych wszystkich, którzy nie przekroczyli właśnie 30 roku życia, a pragną założyć działalność gospodarczą.
Mieszkańcy Karpacza postanowili w interesujący sposób przypomnieć o postaci, która blisko 100 lat temu wywarła ogromny wpływ na góry i kurort. Powstała gra miejska śladami legendarnego listonosza, Roberta Fleissa. Czy Karpacz może nas jeszcze zadziwić? Okazuje się, że tak. Towarzystwo Miłośników Karpacza wraz z Muzeum Turystyki i Sportu postanowili przypomnieć o postaci niezwykłej. Robert Fleiss był pierwszym listonoszem Gór Olbrzymich. Przez 37 lat dostarczał przesyłki mieszkańcom Karpacza oraz do schronisk. Codzienną wędrówkę kończył na Śnieżce. Mało kto uwierzyłby wcześniej, jak ciekawą postacią mógłby być z pozoru zwyczajny listonosz. Teraz, kiedy dowiadujemy się, ile on kilometrów dziennie przechodził, ile on przesyłek listów na swoich barkach dźwigał, jak silny musiał to być z pozoru zwyczajny człowiek, wydaje mi się, że wiele osób będzie się z nim utożsamiać i będzie pod wrażeniem tego, co ten człowiek dokonywał. Towarzystwo Miłośników Karpacza postanowiło stworzyć grę terenową opartą o trasę pokonywaną przez legendarnego listonosza i na ten cel pozyskało środki z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ośrodka Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Robiąc grę, możemy pokazać ludziom Karpacz. Nie takie miejsca standardowe, nie tradycyjne. W grze możemy zawrzeć różne ciekawe historie dotyczące samego pana Fleissa i też naszego tutaj regionu. Z grą zawędrujemy m.in. na Krucze Skały, do świątyni Wang czy do schroniska Samotnia. A zabawę rozpoczniemy przy Muzeum Turystyki i Sportu, w którym znajduje się jedyne popiersie Roberta Fleissa. To jest też aktywizacja mentalności ludzkiej, która ma za zadanie zwrócić uwagę na to, że jeżeli kilka miejsc pokazaliśmy w tak fajny sposób, to znaczy, że może być tych miejsc więcej i warto poznawać. To się przekłada nie tylko na wizytę w Karpaczu, ale później umiejętność poszukiwania w innych lokalizacjach, w których się znajdujemy. Gra miejska zarówno dla turystów, jak i mieszkańców ma stać się inspiracją. Karpacz potrzebuje czegoś więcej, podkreślali inicjatorzy akcji. Mamy fajną główną ulicę, ale ona dość szybko kładzie się spać i tak naprawdę nie wystarczy na jakiś dłuższy pobyt dla turysty. Mam nadzieję, że pojawi się coś, wydaje mi się, że pojawi się coś, co tym turystom, którzy mają trochę większe wymagania, pomoże. Robert Fleiss przez kilkadziesiąt lat 3 razy okrążył ziemię, a ciężar przesyłek, które wnosił na własnych plecach, porównać można do 300 wagonów towarowych. Gra uruchomiona ma zostać na początku nowego roku, a już w wakacje odbywać ma się ogólnopolskie wyjście listonoszy w góry. Karpacz, Gabriela Stefanowicz. W Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty jazzowe, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z jeleniogórskich szkół. Były wspólne tańce, śpiewanie i wystukiwanie rytmu. Tak wyglądały polsko-czeskie warsztaty jazzowe, które odbywały się w czeskim Semili i Jeleniej Górze. Założyliśmy, że tutaj wiek nie będzie stanowił żadnej granicy. Zaproszenie skierowaliśmy zarówno do szkół podstawowych, jak i średnich z Jeleniej Góry. Trzeba umuzykalniać dzieci, bo myślę, że muzyka i wrażliwość i edukacja muzyczna powinna być coraz bardziej rozwijana, bo jest potrzebna i to widać po dzieciach. Szczególnie po pandemii, gdzie wszyscy są w potrzebie tej muzyki na żywo. Muzyka jazzowa zbliża pokolenia i jest ponad podziałami. Udowodniła to grupa Jazzted z Jabłońca, która zaprezentowała utwory, które porwały publiczność. Tak naprawdę to jest muzyka kreatywności, to jest muzyka, która za każdym razem wnosi coś nowego. Nie można przyjść na jazzowy koncert tak naprawdę i usłyszeć 2 razy to samo. Muzyki nigdy nie jest za wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o jazz. A wierzę, że z pewnością znajdą się tutaj tacy w klasie, którym się to spodoba. I nieważne, czy ma się lat 8 czy 80, na przygodę z jazzem nigdy nie jest za późno. Co wam się najbardziej podobało? Ta muzyka, takie werble, te wszystkie rzeczy. Taka szybka muzyka, gdzie ludzie grają na różnych instrumentach. Można poznać jakąś muzykę, która nas jakoś uspokaja albo jakoś się utożsamiamy z tą muzyką. Można się w ten sposób po prostu rozwijać. Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Jelenią Górą a Semili układa się bardzo dobrze. Polityczne negocjacje i oczekiwania w żaden sposób na to nie wpłynęły. Nie ma w ogóle żadnych granic, bo muzyka jest językiem uniwersalnym i pokonuje wszystkie granice. My tego nie zauważyliśmy niemalże, a na pewno nie zauważyliśmy przy współpracy
przy obustronnych kontaktach. W warsztatach po obu stronach granicy wzięło udział ponad 500 dzieci. Jak podkreślali pomysłodawcy projektu, na takich spotkaniach można złapać bakcyla, a potem już tylko krok do muzykowania i występowania na Krokus Jazz Festival. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Żegna się z Państwem Filip Toroński i do zobaczenia w piątek.